Jego dłoniach i Jego sercu. Nauczcie się do miłości i oddajcie mu waszą. W imieniu dzieci z parafii katedralnej stajemy przed naszymi drogimi księżmi i uczniami. Nasz Pan 25 lat temu sam zapytał o drogimi księżmi i uczniami. Czy chcesz ich znamy? Czy masz siły? Serce wtedy tak powiedziało, by światło pracować Ewangelią Panu. Dzisiaj, w razie 25-lecia świętym kapłańskim, dziękujemy Jezusowi za wezwanie do kapłańskiej służby. Dziękujemy za odkrywanie przez nami dary Eucharystii jako źródło siły i mocy w naszym codziennym życiu. Radujemy się z waszego daru i życzymy Bożego błogosławieństwa. Po wyśpiewaniu wobec Pana Boga przepięknego hymnu uwielbienia chcę w imieniu wszystkich księży obchodzących dziś jubileusz wyrazić głębokie przekonanie, że jest w nas Boża radość i Boży pokój i że widzimy łaskę Chrystusa kapłana, który nie tylko 25 lat temu nas nią obdarzył, ale który ciągle nas umacnia, abyśmy mu byli wierni. W imię tego hasła, które było mottem Kongresu Eucharystycznego w naszej diecezji wówczas, kiedy przyjmowaliśmy sakrament święty. Wytrwajcie w miłości mojej. Czcigodny księże arcybiskupie metropolity łódzkiej, pozwól, że najpierw zwrócę się do księdza arcybiskupa Władysława, bo to on zrodził nas do Chrystusowego prezbiteratu. Uczynił to w mocy Ducha. Dziękujemy Ci, księże arcybiskupie Władysławie, za tę posługę, ale jednocześnie za to, że przez tyle lat towarzyszyłeś nam, obdarzałeś nas zaufaniem, wyznaczając nam kolejne zadania, a w przypadku księdza Konrada zgadzając się na to, żeby było przez kogoś innego wyznaczone. Czcigodny księże arcybiskupie Marku, dzisiaj ponawiamy ten gest, jaki z głębi serca czyniliśmy wobec księdza arcybiskupa Władysława czy księży biskupów pomocniczych, którzy udzielali nam sakramentu święceń w stopniu diakonatu. Tak jak w dniu Twojego ingresu do tej katedry, tak i dziś. Wkładamy w Twoje ojcowskie, pasterskie dłonie nasze ręce. W geście posłuszeństwa, w geście oddania, w geście synowskiego zawierzenia. Dziękujemy za przewodniczenie tej Eucharystii, za to, że zgromadziłeś nas tu w tej świątyni Matce Kościołów Ludzkich i za to, że nas ewangelizujesz nie tylko przez dzisiejszą chmielę, ale także przez swoją postawę pełną dobroci. W osobie księdza biskupa Ireneusza widzimy nie tylko księdza biskupa pomocniczego naszej archidiecezji, ale także naszego wykładowcę i naszego profesora seminaryjnego. Na ręce księdza biskupa Ireneusza składamy podziękowania i jemu samemu, i nieobecnemu wśród nas księdzu biskupowi Adamowi, którego duszpasterskie obowiązki uniemożliwiły obecność wśród nas, i wszystkim tym, którzy w latach seminaryjnej formacji, ale i potem towarzyszyli nam, abyśmy zdobytą wiedzę jak najlepiej wykorzystali dla chwały Boga i dla pożytku tych, do których jesteśmy posłani.
Dziękujemy także księdzu prałatowi Ireneuszowi Kuleszy, proboszczowi tej przepięknie odnowionej katedry. Ona jest ta sama, co 25 lat temu, ale nie taka sama. Dziękujemy za to, że przez to dzieło, które księże prałacie podjąłeś, mobilizujesz nas tak bardzo wyraźnie do tego, byśmy i my byli coraz piękniejsi. Ci sami, ale nie tacy sami. Dziękujemy też za możliwość przeżywania tej uroczystości w Matce Kościołów Ludzkich, w której wszystko się zaczęło. Dziękujemy również wszystkim księżom, siostrom zakonu, członkom naszych rodzin, członkom wspólnot parafialnych, wśród których pracujemy, albo wśród których już nie pracujemy, albo jeszcze nie pracujemy. Za waszą obecność, za naszą modlitwę, za wasze towarzyszenie nam, nie tylko dziś, ale przez te 25 lat, albo i dłużej, Bóg zapłać nam wszystkim. I ośmielę się na koniec, dołączając podziękowania do wszystkich, którzy uświetnili tę uroczystość przepiękną oprawą i liturgiczną, i muzyczną, prosić was wszystkich. My nie tylko jesteśmy duszpasterzami. My jesteśmy także podmiotami duszpasterstwa. A więc proszę was w imieniu nas wszystkich jubilatów, ewangelizujcie nas, uświęcajcie nas swoją modlitwą, swoim świadectwem życia i obdarzajcie nas i pasterską, i braterską, siostrzami, miłością, tak abyśmy widzieli łaskę Boga i mogli ją także innym pokazywać. Bóg zapłać.